dawno, dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy baśniowej krainy Simsalabim. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. Abrakadabra, Simsalagrim. Gotowi na nowe przygody? Oczywiście! Bajka o diable z trzema złotymi włosami. No, no. A kto to? Jestem Jojo, największy łowca przygód od czasów, prawdę mówiąc, wszechczasów. Ja jestem Kacper, syn młynarza. Jestem doktor Koko, filozof, uczony i wirtuoz gry na... Ciekawe, kto to może być? Chodźmy zobaczyć. Przygotuj najlepszą kwaterę dla króla i podaj na obiad wszystko, co masz najsmaczniejszego w swojej spiżarni, panie młynarzu. I jeszcze jedno. Zadbaj o nasze konie. Rozkaz, panie. Szybko, Kacper. Zaprowadź konie do stajni i daj im owsa. Podejdź tu, chłopcze. Mówisz do mnie, najjaśniejszy panie? Co to za znamie na twojej szyi? Od dawna je masz? Od urodzenia, panie. Wygląda jak korona, tak mówi tata. Dziwne, prawda? Rzeczywiście dziwne. To znak. Znak? Jaki znak? Co ty mówisz? Nasza praprababka, która mieszkała w pałacu, mówiła, że pewnego dnia urodzi się chłopiec ze znamieniem w kształcie korony. A gdy dorośnie, poślubi królewską córkę. Syn młynarza poślubi księżniczkę? Słyszysz, Koko? Jakie to urocze. Może dla was, ale obawiam się, że stary złośliwy król myśli o tym co innego. Zajmij się teraz końmi, chłopcze. Są bardzo zdrożone. Tak jest, panie. Podejdź tu, młynarzu. Udał ci się, chłopak. Sprytu mu nie brak. Chcę, żeby jak najprędzej zawiózł ważne pismo ode mnie na zamek. To będzie dla nas wielki zaszczyt, panie. Kacper zaraz się tym zajmie. Wietrze tu jakiś podstęp. Naprawdę? Świetnie. Ja już widzę nową przygodę. Kiedy ty widzisz przygody, ja od razu widzę kłopoty. Nie marudź. Ruszam w drogę, ojcze. Kacperku, pójdziemy z tobą. To znowu wy? Chcecie iść ze mną? Tak, bo pomyśleliśmy, że będziesz szedł sam po nocy, przez las. Myślicie, że raźniej mi będzie w towarzystwie takich siłaczy? Właśnie. Zgoda. Wskakujcie, koledzy. Obaj macie takie długie nogi, że nie nadążę za wami. Co się z tobą dzieje, bohaterze? Słuchaj, Jojo, nie sądzisz, że trzeba mu powtórzyć to, co mówiła mysz? Co mu chcesz powtórzyć?
że trzy myszy powiedziały, że ich pra-pra-prababka przepowiedziała, że on poślubi księżniczkę? Wcale nam nie uwierzy. Gdybyśmy chociaż wiedzieli, co zawiera królewskie pismo. Jest na to sposób. Żeby się dowiedzieć, musimy otworzyć list. Daj mi go. No już. Nie, ja przeczytam. W końcu jestem profesorem. Moja ukochana małżonko, Kacper, doręczyciel tego listu, dopuścił się strasznej zdrady. Dlatego ja, twój małżonek i król, rozkazuję niniejszym, niezwłocznie, obciąć mu głowę. Król rozkazał go ściąć. Musimy coś zrobić. Tak. Podaj mi świecę, Jojo. Rozumiem. Woskiem naprawimy złamaną pieczęć. Tak jest. Dobrze. Ja, miłościwie panujący król, rozkazuję... Widzisz mnie? Chyba się w sobie zakochali. Jakie to urocze. To straże. Będę miała kłopoty. Do zobaczenia. Co tu robisz? Mów. Niosę list od króla do królowej. To królewska pieczęć. Chodź z nami. Mój królewski małżonek prosi, bym oddała Kacprowi, młodzieńcowi, który stoi przede mną, rękę naszej córki Marceliny. Przyprowadźcie tu natychmiast księżniczkę. Zobaczymy, co ona na to powie. Rozkaz, miłościwa pani. Wybacz, wasza królewska mość. To bez wątpienia wielki zaszczyt otrzymać rękę księżniczki Marceliny. Niestety obawiam się, że muszę odpowiedzieć krótko. Nie. Co on gada? Jak to nie? Śmiesz się sprzeciwić woli króla? Każę cię zakuć w łańcuchy. Wolę pójść do lochu, najjaśniejsza pani, ponieważ oddałem już moje serce innej. Oddałeś komuś serce? Komu? Ja też chciałabym to wiedzieć. Księżniczka, wytłumacz księżniczce i mnie, dlaczego odrzucasz jej rękę. Bo oddałem serce najmilszej i najpiękniejszej panience, jaką spotkałem. To ty, Marcelino? Tak. W takim razie mówię tak, najjaśniejsza pani. Widzisz, Jojo? Świetnie. Udało się nam. Gdzie ten niegodny syn młynarza? Ty nędzny zdrajco. Ośmielasz się myśleć o poślubieniu mojej córki? Straże, wtrącić zdrajcę do lochu. Nie zrobisz tego, to mój narzeczony. Jeśli spadnie mu włos z głowy, rzucę się z najwyższej wieży zamkowej. Co takiego? Chodź tu do mnie. Tak jest, panie. Dobrze. Okażę mu łaskę. Ale będzie musiał spełnić jeden mały warunek. Posłuchaj, hardy młodzieńcze. Masz zdobyć materiał potrzebny do wykonania korony weselnej. Będzie jak zechcesz, panie. Jakoś zdobędę złoto. O nie, nie chodzi mi o złoto, ale o 3 złote włosy z głowy diabła. Co? Jak to? Nie, Kacperku, błagam cię, nie rób tego. Zdobędę 3 złote włosy z głowy diabła, albo stracę życie. Zawsze to jakiś wybór. Musimy im pomóc. Co? Wykraść z piekła 3 włosy diabła? Dla nas to pestka.
Dokąd to podróżni? Idziemy do piekła. Do piekła? Właśnie tam. Znasz to miejsce? Chcemy zobaczyć diabła. Czy musisz ciągle o tym gadać? Wiecie co? Dziwna z was kompania. Ale jeśli naprawdę chcecie spotkać się z diabłem, czy moglibyście go zapytać, dlaczego nasza fontanna przestała działać? Kiedyś płynęło z niej wino, a teraz nie płynie nawet woda. To chyba klątwa. Z przyjemnością przyniosę ci odpowiedź, jeśli tylko chcesz wiedzieć. Na razie. Do zobaczenia, mam nadzieję. Witaj, młodzieńcze. Widzisz to drzewo? Kiedyś rodziło ogromne złote jabłka, a teraz nie ma ani jednego liścia. Chyba wisi nad nim klątwa. Może zapytasz diabła? Zrobię to dla ciebie. Bardzo ci dziękuję. Czeka cię wspaniała nagroda, kiedy wrócisz. Jeżeli wrócisz. Patrzcie, jaka wielka rzeka przed nami. Musimy się jakoś przeprawić. Hej, wy tam. Co tu robicie? Chcemy się dostać na drugi brzeg. Kto tam pójdzie, nie wraca. Po drugiej stronie tej rzeki są wrota do piekła. Jesteśmy na dobrej drodze. Muszę spotkać diabła, żeby poślubić ukochaną. W porządku. Przewiozę was. Ale chcę cię prosić o przysługę. Jaką? Ta łódź jest moim więzieniem. Gdy tylko chcę z niej wysiąść, uderzam w niewidzialną ścianę. Nie do wiary. Widzicie? Diabeł pewnie rzucił na mnie klątwę. Chcesz, żebyśmy go o to spytali? Zrobimy to. Dowiemy się, jak ci pomóc. Wchodźcie na pokład. Dziękuję, Flisaku. Poczekam tu na was, jeśli wrócicie. Na pomoc! Tone! Ratunku! Mało brakowało. Patrzcie, to brama do piekła. Nie jestem pewien, czy te wyziewy nie zaszkodzą mi na gardło. Jeden z nas powinien zostać na straży przy wejściu. Na wszelki wypadek. Jeśli nie boisz się zostać tu sam. Chodźcie, teraz już nie mamy odwrotu. Musimy iść naprzód. Uciekajmy! Ciekawe, co tu tak pachnie? To chyba jakiś człowiek. Świetnie się składa. Jestem bardzo głodny. Co ty sobie wyobrażasz? Ile razy mam ci powtarzać, żebyś wyniósł śmieci, zanim przyjdziesz po jedzenie? Przepraszam, babciu. Chciałem tylko... Pośpiesz się, bo nie dostaniesz deseru. Zapomnij o budyniu z trującego bluszczu. Co tu tak pięknie pachnie? Cóż to za słodkie niewiniątka? Zostaw ich. Przyszli tu ze mną. Piekielne moce. Odbierzcie mu rozum. Teraz już mi nie przeszkodzisz. Droga pani, łaskawa babciu, czy mogłabyś nas rozwiązać i wypuścić? Czemu miałabym wypuścić takie smakowite kąski jak wy? Powiedzcie mi. Dostarczymy ci rozrywki. Znamy różne sztuczki. Albo wszyscy zagramy w grę. Nie gadaj głupstw. Gry mnie nudzą. Ale za to bardzo lubię gotować. Za dawnych czasów lubiłam też rozwiązywać trudne zagadki. Ale rozwiązałam już wszystkie, więc zostało mi tylko gotowanie. Zagadki? Znamy parę zagadek. No to mówcie, słucham.
Powiem ci je, ale obiecaj, że nie dasz nas diabłu na obiad. Dobrze, niech będzie. Jest tylko jeden kłopot. Będę musiała was jakoś ukryć przed moim wnuczkiem. Już wiem. Spróbujmy tak. Wyrzuciłeś śmieci? Tak, babciu, oczywiście. Już podaję obiad. Chodźmy. Miam, miam. No dobrze, zasnął. A teraz chciałabym usłyszeć wasze zagadki. Ale najpierw ustalimy nagrodę. Za rozwiązanie trzech zagadek musi być jakaś nagroda. Oczywiście, że będzie. Jeśli uda mi się rozwiązać wasze zagadki, od razu zapakuję was do garnka. A jak ci się nie uda? Niemożliwe. Uda mi się na pewno. Ale jeśli nie, to za każdą nierozwiązaną zagadkę dostanę jeden złoty włos diabła. Dobrze, ale jak to zrobić? Mój wnuczek zupełnie zbzikował na punkcie tych kilku włosów, które mu zostały. Nie mam się o co martwić. Na pewno rozwiążę zagadki. Ustalmy jeszcze limit czasu. Powiedzmy, że to będzie 10 minut? Zgoda. A teraz posłuchajmy tych zagadek. Pierwsza. Była sobie fontanna, z której płynęło doskonałe wino. A teraz nie płynie z niej nawet woda. Co zrobić, by fontanna znowu działała? Żeby fontanna znowu działała. Dobrze, dalej. Jabłonka rodziła ogromne złote jabłka, a teraz nie ma na niej ani jednego listka. Co zrobić, żeby znów owocowała? Trzecia zagadka. Za każdym razem, gdy flisak chce wyjść z łodzi, zatrzymuje go jakaś dziwna, niewidzialna ściana. Co ma zrobić, żeby w końcu wyjść na brzeg? I to wszystko? Ale łatwe zagadki. Zacznijmy od jabłoni. Zaraz odpowiem. Chwileczkę. Może zacznę od fontanny. Mówicie, że fontanna przestała działać. No i co? Poddajesz się? Poddać się? Nigdy w życiu. Czas się skończył. Nie rozwiązałaś żadnej zagadki. Wcale nie mogę się skoncentrować, gdy mój wnuk chrapie jak stary niedźwiedź. Jutro wrócimy do tej zabawy. Dobrze? Nic z tego. Obiecałaś, że w nagrodę dasz nam trzy włosy diabła. Więc daj, albo ogłosimy całemu światu, że wymyśliliśmy zagadki, których nie mogłaś rozwiązać. Dobrze, już dobrze. Ale przynajmniej zdradźcie mi odpowiedź. Najpierw trzy złote włosy. A jeśli chcesz znać odpowiedź, spytaj swego wnuka. Chodźcie, podsłuchamy, co będzie mówił. Co? Nie umiałaś rozwiązać tych trzech zagadek? Przecież to takie łatwe. Słuchaj. Pod fontanną mieszka złośliwa żaba, która zatyka wypływ wody. Pod jabłonią żyje mysz, która podgryza jej korzenie. A flisak będzie wolny, jeżeli odda wiosło komu innemu. A teraz chciałbym się zdrzemnąć. Co robisz? Nie ciągnij mnie za włosy. Dobrze. Maleństwa, gdzie jesteście? Proszę bardzo. Trzy złote włosy diabła. Zabierzcie je i bądźcie szczęśliwi. Jesteście wolni. Możecie iść. Nie mogę uwierzyć, że się wam udało. Już postawiłem na was krzyżyk i chciałem odpłynąć. Jednak nam się udało.
Powiedzcie, czy poznaliście odpowiedź na moje pytanie? Tak. Odpowiem ci, gdy dopłyniemy do brzegu. Komu on odda to wiosło? Ja go na pewno nie chcę. A ty, Koko? Wiem tylko, że nigdy więcej nie zbliżę się do tego miejsca. Chodź, myszko. Oto nasz winowajca. Znajdźcie tej myszce nowy dom, a jabłoń znów będzie rodziła. Patrzcie. Oddałeś nam ogromną przysługę. W dowód naszej wdzięczności damy ci muła objuczonego złotem. Mam ją. Ciągnij. Ukochana, wróciłeś. Żyje. I przyniósł te 3 złote włosy. Teraz jakiś syn młynarza poślubi moją córkę. Czemu mnie to spotkało? Czy w tych jukach jest złoto? Witaj, Kacprze, mój drogi zięciu. Teraz, kiedy jesteśmy już rodziną, może byś mi powiedział, skąd wziąłeś to złoto. Ależ oczywiście, teściu. 2 dni drogi stąd jest wielka rzeka. Pływa po niej flisak. Spytaj go o jego sekret, a da ci więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Siodłaj mojego konia, prędko! Jakie to urocze. Simsa? Simsala? Simsala Grim. Hej, doktorku. Ciekawe, czy król dostanie od flisaka to, czego tak bardzo pragnie. Zaraz sprawdzimy. Wszystko dobrze się skończyło. Flisak jest wolny, a król znalazł dla siebie odpowiednie zajęcie. Miłego wiosłowania. A młodzi żyli długo i szczęśliwie. Udźwiękowienie wersji polskiej Hagi Film i Wideo Wrocław. Tekst Kaja Sikorska. Czytał Krzysztof Grębski.